Dobry wieczór, szanowni słuchacze. Przed mikrofonem zas Paulo Małecki i Bogdan Gambel. No czuły scenia ostatni 3 tygodnie, ale to tak było za łody i to tam ku słabszy to sygnał przechodu, nie? Teper inaczej. No da jak przechody. Wernuliste, panie redaktore, hej? Hej, hej, szczęśliwi, chocki nam nie do śmichu było, jak zme, nie znam, czy słuchał tej pierwszej peredaczy. No, Stasia dobry chyba tam czuli w no tym samolocie. To było tak, że myśmy tam pozliplali po kolei, to ty samolot raz, drugi, a pierwszy, den samochodzi, drugi den samochodzi. No. No i tam okiłko w samolocie było nam do śmichu, okiłko już w samochodzie nam nie było do śmichu, jak zme się doznali, jakie to cuda były. Bo to nie przypominasz sobie, ty może nie asocjujesz, ale to było... myśmy pół godziny rytuale po... Przepraszam. Pół godziny przed tym, jak kapitan Wrona lądował na brichu w Okęciu. To się stało? No czy nie stało? Wylądował. No dobrze, ale jakbyśmy mieli odlot pół godziny później, to byśmy już 2 dni czekali w Warszawie. Przyzemlił się może, nie znam. Nie może być. No, ale powęło się mu. Dasz to, żeby było ciekawsze, to jest małertale z Wroną. Z nim, tak? Jest. Z tym, tak? Niemożliwe. A teper taki sławny jest. No jak lem stewardesa powiła, że łytamy na samoloty kapitana Wrony, to jak ludzie zaczęli by te brało, to... A powiedz mi, a dalej czastują tyma, tak? No właśnie nie. No było nic takich małych, tak? Jakby zmieszane z rytuale, kiedy by zmieszane z rytuale z damką, to by nic nie było. No bo ja domam, że nie, sud... proto się wam dobry robiło to tę audycję. Sud, lem trzeba ich kupłaty za talari. Nie da się, tak? Tak? Nie rozdają? Nie rozdają za darem, no tak, kolesy. Chyba w biznes klasie może, nie? No to w biznes klasie je, w biznes klasie hej. No. Właśnie słaby biznes mały. No to tak z delegacji udał, że lem nas na ekonomiczną. No. No to cisz to się właśnie, że male stechocki na ekonomiczną. No da, no to myśmy nie narykali, len teper robisz smaka, no to się nam... jeszcze raz pustył im powtórzenia, dał im powtórzenia audycji pani Natalia Satoriany i pamiętasz, jak hostyle zme pani z Ukrainy, z Iwano-Frankiwska, to one właśnie pisali, że tam jak są marszrutką, że po tym jak są taką... Czymś busiką jechali z Peremyśla, to u Klesia pił taki świt, a wy elegancko, jak panowe, tak? No tyż mesz, samolotom. No ale tyż mesz i zchody, nie, 9 godzin zme musieli czekaty. Żdaty na to. No aż doletyt. A, no ale jestem mały sztosy, tak? Żeby wsia poweselej ty. No dalej perochy. Na no perochamy to. Na weczeriu, na obit, nie na obit, a później jeszcze na weczeriu, jak z Nowertale. Tisz perochy. No, słuchaliśmy. Jedni z telemki uchyn naszły, tak? Oj, jedni. No to sztom się... Amerykana, ani jednego. A byli tisz. Amerykanie? Yeah. Tak? Nasz, widzieliśmy jednego. Aha. Właśnie, czego się nie spodziewał, to jak chodzę do to lot. Hej. To, że budu, jak z mewertali weczerą, to, że zas budu perochy. Bo zma o tym idli gadali cały czas, idli z demką. I co, cały czas były perochy? Je, i w jedno, i w drugą. Storono, ale ty, tak? Ale ty by się dowiesz, ty już zaczął o lemkach w Ameryce, a ja jeszcze nie wlądował. A jak chodzę do lemki, no. To już o kilku jem się, spodziewał lemki tam w Pensylwanii, to tam desiatki, sotki, tysiaczy. Lemkił, tysiaczy? Pełno. Oj. W New Jersey im się spodziewał. Tiż. To cię alemkowy najem, tak? W New Yorku im się spodziewał, a na Florydzie im się nie spodziewał. A na Florydzie nie. A tam w jedni chyży, uh-huh. Bo tam w jedni chyży je uelo mieszkań i tam... To takie były fotki, te z te pustyli, no to tak bloko wielkie były, tak? Ale to nie takie męcze, takie jeszcze z roku bodajże 80-tych, gdzie tam... No. Gdy tam jeszcze nie było tak... Już to lemko nad lemką, pid lemką nad lemką. No na przykład tak? W takim piatie powerchowym, gdzie tam na jednym powerchu, nie znam kilku, może być 10 mieszkań, no to tam jest piat mieszkań z lemkami. 50%.
No nie, nie. Suma summarum. A. No ale na Brydeczach. A reszta? Kuba. Ujdek uściok, nie znam co ujdę, ale ujdę w ty za chwilę będę besida właśnie z jednym z tych lemkim. Z Kuby? Mi, z naszych. Aha. Z tylowy. I tam ujdę. No same tylowiankę właśnie. Je, tak się zeszło. Tyż, i to tak? Susitkę. Aha. A jeszcze jedna, tak? A one specjalnie się tak dobrały, tak? Nie. To przypadok był wielki? Dumam, że tak. Na nestylowe były jakieś jeszcze lepkie? No to ta pani Kateryna, która była tydzień nazad. No to stylowy. Stylowy. No, ale nestylowe. Były jakieś lemkie, niczy lemkie? A, były. Były. Ale nie znacie. Jak nie znacie? No bo, a to ty się doznasz. Nie znacie z jakiego seła. No to może ciż stylowy. Ja to prawdopodobne. A jeszcze jedno. I po tym była taka fotka, że ste takie kaczatka zeleny kormyły. De. Ale malej hidnie zubył. A to demko dał. Yeah. No takie maj dyłny koroły. Kaczatka. A ty chowarysz kaczatka? No. O. Myślę to barze z korołami, bo ich tyle koroł jest tam. Tak? Ale nie, jak? Tilo? Hidni. Wece jak jeden? Ło. Hidni. To ich aż płynę sobie łódką. No ale to kaczatka, no bo on jest jajec się, tak? Roblat. A no tak, jakby to tak pitny smotrył, to jak ptaszkę. Ptaszkę, no tak. Pticzkę. Lemli przene pitchodyty do nich. Nie. Bo zadziobajut. Także powiedz mi, przecież to w kraju, w starym kraju, czy ty? Stara bida. Stara, jak chce, to my się odmicą zasnęli arcywertaty. Czy stara budecynowa, tak? Stara bida. Oszczadnosty. I oszczadzane. Ale to kryza to znaczy. To cię pociszu, że trzeba bude w tym radiu robyty o 2 roky dłuższe. A jak je splanował. No ja, no bude podwyższony i to dwik emerytalny. Tak. No, ale słuchaj, to znasz jak to jest. Ty mi chwarasz, że tutaj bida oszczędności, że kryzys, nie? Do tego zmierzasz. Hej. No ale jak to? Co ty tu o kryzysie, jak to wszystko w Ameryce, wszystko bilsze i kryzys bilszy. No tak. Tak. Nawet wszystko lipsze. Wszystko bilsze. Najlipsze, najlipszy kryzys mają, tak? Najbilszy. No i co? Chwalać się tym kryzysom? No, nie chwalać się, jako se trzeba z tym żyty. No. Na kotry, pan jak... Władek honoruje się kryzysom? No, słuchaj. Pan Władek jak besidual za mną w besidi, sudna na pensji, za to im kryzys nie straszny. Aha. A nawet, ja ty powiem, że nawet już na chory pro pana Władeka, który nam na pewno zaraz odpyszył na nasze tutaj dżuandania, to nekotry korzystają, jak wse, na kryzysie nekotry korzystają, bo ze szybko można 2 razy tuńsze kupyty. Znaczy jak na szybko. Szybko? No, hołowni tam, gdzie się mieszka, na ruchomosty, jak to chorat. Chyży. Aha, chyży. Na 2 razy. To znaczy, to jak widził im to chyży, to ja bym nie chciał mieszkać. Bo ja sobie wyobrażał, że Ameryka to jest takie wielkie seło, znasz, że tu chyża za chyżą stoi, ale to taka mała. No, że mają ditrały, to występ, jakieś Wall Street tam mi wkazali, to same bloki, tak to tam. No ale to ty tak chwarysz. Humanizowany prostor. To tak chwarysz, jakby dach to i zrobił. Kaczata. Jakby dach to zrobił jedną znymku przystajni w łyżnim regietowi, to byś mi tak scharakteryzował ci ulękul. No to nie jest tak, że na osnowie jednej, że tam w Tilemkuni same toty, same stajni. No, same tak hucuły. No nie, właśnie, nie tak jest. Jest tak, że tam tak, desy inde inakrze, no. Liczmy. No nie ciągnę mnie tam jakoś. No to sobie. To tak jak ty to obesidujesz, ciężko mnie sobie to jak jest taki przykład dobry daty, że obesidujesz o czymś, że to jestem na filmie. Na filmie. Tak. Nie znam, czy się może zademka pojda, tylko ty, ale to go zacytuję. Hej. Bo on to tak podobno jak ty dumał. No. Chwaryt, że... A nie był wcześniej jeszcze w Ameryce? Nie był, tak? Ale w duże filmy obserwował. Może weca jak ja. Chyba tak, no i ale i tak powiem, że toż to sobie dumał i toż to sobie wyobrażał, to 400% lepsze było. Aha, że lepsze jak sobie wyobrażał. No.
No za to... Co? No, że dokoli może się powiedzę po ich chatach, no, ale na razie nie. Ja im zapowiadał w mojej na gamboknyści i na spodziewanku muzyczną i relacyju czas czetwertu. I to nie będzie taka relacja, jak że my sobie teraz besiedujemy, ale mamy jeszcze nahrania właśnie z tymi ludźmi z Florydy. Nie rozumiem. Jeszcze raz. No, że jem zapowiadał, że budę dneska, dnes, wieczorem relacja z Ameryki czas czetwerta. No i budę? No budę właśnie chwariu, że to ta relacja to nie to, co my teraz besiedujemy, ale zaraz tak, budę. Tak, nie, bo my w studiu, tak, nie w Ameryce. Tak. Swoją drogą to tak fajnie, hełernuty, żeby besiedłaty bezpośrednio do was. Może dach mamy to fajny styl, nie? Może dach, kiedy dach to ma takie refleksy, pro to też to się w starym kraju albo de inde die, to my ochoczo jdeme na Skype, czy na maila, czy na gamboknyści Facebooku pyszte, czy nasz numer stacjonarny 12. Mam powiedzieć, ja? Ja mam zapisany, ale mi to ściągnął, a nie mam. No to ja powiem, 12. A nie, najpierw do Polski, tak? Hej. 0048, dalej 12, 376, 5380. Jeszcze raz, 0048. 12, 376, 5380. Albo jak ktoś ma zainstalowanego Skype'a, no to lem FM. No i żdemy. Można na anteni, można poza anteną. Do nas zadzwony ty, powisty, co się podoba, co się nie podoba. A no, rado budeme was czuty. Dobry, to ja teper pokla neuernemę z Bohdanem, to zapowiadam. Zapowiedź besidy z panią Anną, która już nam dali za wdiakę pana Waltera, to jingle jem nahrał, kolesy, że to się podobał. I będę besida właśnie z panią Anną. A skorsze przed besidą będzie to niespodziewanka muzyczna i konkurs. Jak jem wernął, to trzeba też konkurs, jak se da ty. No. Może braty udział w konkursie? Ty nie, a nie moja rodyna. Aha, no tak. No, żeby nie było dyskryminacja. Tak. Pierwsze puszczam niespodziewankę muzyczną, pierwsze zapowiedź programu, besidy, potem niespodziewanka muzyczna, potem besida, także będę prawie, że 20 minut do zastanowienia się, co to za ensemble. Cygany grali cudowo na ruślach. O, prekrasno. Muzyka była cygańska, to żebym słuchał. Nie tak gniezdko to troszkę pod czorta marta. Słuchaj, je. Lem tak grali, że że się na nim ta grał, bo ludzie zaprosili. Nie, że dawaj mi $1000, by kto o tym nie wspominał, żeby żył. With my hungry heart, a warm head, and a wet eyes.
Mało by to od raz, mała by to od raz besida, ale wer tam nalem na chulu, bo za już usze rozdłonyle, usze rozpesale. Jedna jest odpowiedź prawidłowa, ale to z mojej rodziny, to jakie muaro to się narachuje. A druga odpowiedź tyczyła się dżingla. A właśnie, nie chodzi do tego dżingla, który był przed tą piśnią, jeszcze była piśnia, to ensemble, a to jest, można rzeczy słowiański, chodzki po angielsku. Była to ta piśnia. Zastanął się jeszcze będziemy jej puszczać, jeszcze będziemy pro to ensemble besidłaty. A teper zapraszam na besidu z panią Aną. Zacznijmy może od tego, bo już te powiedzieli, że jesteś rodywy w 1921 roku. I gdzie jesteś rodywy? Tam, ja się rodziła tam na Lemkiewszynie. W Tylawie jesteś. W Tylawie. I jak jste? Wojny jste przeżyły w Polsce, czy jste skorsze wyjechali? Kole jste wyjechali? O, ja wyjechała, no 56 wyjechała, je! Yeah. Na 96 robotu skończyła to robiti. Joj, bajka, na 56, je! Через вибору в Польщі. I czego jste wyjechali? I od no bo ta bo człowiek, bo konsulat amerykański, widzisz, to te drugie ludzie tak, że tu żyją, chodzi amerykańscy. Oni i mali swoich obywateli, oznajomili, że kto rodziny w Ameryce tak młody jakby, żeby ci wyjeżdżali. Żeby wertali do Ameryki. Żeby wertali do Ameryki, a w Ameryce już byli ready na to tu, na winu ich wysłali. Z Japonią, tak? Не з Японію. На В'єтнаму? Це на Нормандію. Корею. Корею. Веде? Веде? Я швидко розумію. Веде? Бачиш? То й... Це ви сте виїхали з Тилави, це ви сте виїхали на Захід? Ну, мене, наш, ну... Вас не виселили? Ну. То чого, no. Чого так? Та певно за то, що мій чоловік був родженний в Америці. За то? Є? I za to jste mogli się leszyć w Tylawi, ale jste musieli pisać jakieś kawałki. Nie, nie, ale no, ja nie. Ja prosto z swojej chaty, gdzie się mi człowiek rodził, to z Italii, ja prosto do Ameryki. Ale mi człowiek 8 roku był bez mnie tu w Ameryce. Bo zaraz, że jakoś tak było, że... No bo już oni mali tych, na, to nie chcieli, żeby dzieci. Yeah. Bo już była dzietyna. Jedna i druga. Znajesz, to ja nie mogła to. Ale mój człowiek już pomer pierwszy. A ja potem drugi raz, jak ja przyszła do Ameryki, już był żenaty z drugą i drugą dziećmi. Bo my teraz nas tut na Florydzie. A gdzie jste przyjechali? Od razu ty na Florydę przyjechali? No, to Jersey City. I gdzie jste? A tu kupiłam pilnie. Jak im skończyła robotę na 80, to tu kupiła to ta partnerka. I w, to w którym, jeszcze raz, w Jersey City jste prichali? W 56. Yeah. I co jste hen robili, jak jste prichali? O, ja robila w New Yorku, do ale New York bardzo City. Dobrej kompanii. Telefon company. W telefon company. I tam jste robili... Tak, lem czystila, aż tak wyszedł nie znam niczego. Do 86 roku, tak? Yeah. A jeszcze po jeden to boss amerykański skazał mi, jak mu nazwisko, казав, а я роджений, ну, каже, же, же каїще не знам, чого то так. Пик, він не писав пик, а свиня теж пик. Він казав, ам сарєна, же я ті сказав моє імено, бо ти вже пару разів свиню зробила. No i jak tam w tym Jersey City, co jest te duże lęki u naszych ludzi znali, okresu? O, jest, razie wielka ma. A, pełno, a, bardzo. I kiedy jesteś? Mali swoje koncerty, mali swoje kluby tu, mali swoje, wszystko mali wszystko. Jak często jesteś zachodzili? To było, nie znam, raz na miesiąc, raz na... O, tak. Every tydzień. Każdy tydzień. Yeah. Tak? To robili, to nie, to znaje. A to mali jste jakieś miejsce, to jest parę miejsc? Jak? Gdzie jste mali? Jedno miejsce? O, tam mali hali pokupleny, znajesz. A to narod... Lemko hali się to odbył. O, Lemko to dali, no aż po tomu kupili za parę roku, jak ja była. Є, мали свої, ну, на моїй сестрі наша мали лемка,
свою галю куплену, що весілля, денці, концерти, все там все наші малі власні. Ну і що, діти? То ваше, от ваших сторін лемки були. Ну є, є. Так само. І що, ви там стеся заходили лем і бесідували, що діти ще вчили якось? Я так, до Гайську ходили, до школи. Але до школи американської ходили? Я, я. А там, як ще стрітили, там раз на тиждень, це мали якісь лекції, то це якісь... Ну, як я хотіла посилати, то могла посилати. Але на... там на, як, були, була можливість. Є, була. Але ж було по-українськи. По-українськи, не по-лемківськи. Не по-лемківськи. Добре. Лем по-українськи. Наєш? Як сте приїхали в 86-м гел на Флориду? Є. То з котрим? Першим мужем чи з другим мужем? З другим, з другим. Юж з другим. Як я прийшла до Америки, то мій перший муж уж мав дружину і другі діти. Видиш? Як то було? Правда, весело. Як сте тут приїхали, то ще то скінчило. Це сте дуже люди знали галтішку. О, баса, було вже. Я вже виїжджав з моїм другим чоловіком. Як я ще, але за 8 років ще оженила. То я виїжджала всюди з ним, бо він вас любив співати, танцювати, тим інтересувався, каже. Там і політиків, знаєш. І то гел на Флориді так дуже люди було? Так? Ну, тут на Флориді не, но на Флориді, там в нас. В Джерзі? В Джерзі. А як уже приїхали гел? А, тут ми ходили, теж мали. Наша ту церковь є греко-католицька, знаєте її? Були сте? Ти ще з мене були, що мені зарам підемо або позарам. Є, і те. Знаєш, є і православна церква ту, і... Але маленька парафія, дуже маленька. Давно тут були українці з Великої України, як тут були, що втікали перед русскими. Ну то я з ними йшла до православної церкви, як мене взяли до кари. Знаю, бо я свого ата не мала, аж потім як їм ще оженила. А як ви тут там думаєте, що у вас на Лемківщині, що? Ну, у нас багато добрі, то у нас і церкву нову будують. No. I stary remontują, yeah. I wczymy, dzieci wczymy lemkiwskiego i w takie primary school wczymy, yeah. I w high school, i na university. O, to wie, to i... dawno w Krynicy, a mała moi friendy byli w, yeah. W Krynicy na, tam, ale później, że ja nie znam, co się stało, jak oni, no myślę, jak myślę. Na Ukrainę wyganiali, naszych lemki wyselali, ale bacisz, też głupota była. Наші галичани наперед зайшли, як то та політика проводили, що вони йшли проти російської армії, то наші галичани наперед зайшли в нас по Лемківщині і казали, кожному ще підписати, що українець, що українець. Ми ще підписували. Розумієш? А як ми українці були в Польщі? З якої рації? Поляк напів, ну бо як я зроджений, та як ти бачиш в Америці. Ну там мій дідо і прадідо був роджений, розумієш? Ну попідписувалися, а потім поляки, всіх нас, всіх людей, мене не, але мою родину ще вигнали. Але то, знаєш, на німецькій землі. Але поляки не повинні були дати наші люди вигнати. Напевно, що так. Бо для того, що, слухай, що всі були обивателі польські, бо родини були. Yeah. І ніхто ще не візвав, що було хтось і кричав, чого ми маємо виїжджати, як ми ту родину. Ну то правда, значить вони не мали, ніж до бесіди. Але як ми цілий час... Поляки з нами, ми жили з поляками дуже добре. І тут терчі там один написує галичан такий, то, що як за поляків вже треба жити з поляками, як то не то. Ну та треба жити, то правда, але чого пішли галичани і били в тім? Били ще з поляками, він не почекали порядку, як ще то швидко устроїть на Волоню. Yeah. Як ще били? No. Вже днеска поляки
a z Wolynia, o, to się stało. Jak przyszli to nasze partyzany, gledziany tam byty, Polaki, bo było pół Polaków na Wolyniu, prawda, pół naszych tam i teper Woloń już jest pod naszyma. No i się Polaki mają tam, nie możesz każdego wygnać. No je. Nie mają to prawa. A powiedzcie tak, tam w Tylowie, albo w okolicach Tylowy, to niektórzy ludzie jedli się do partyzantki, ale niektórzy nie chodzili. No, nasze mało, ale czujesz, jak potem zistał, że partyzantka nie wchopiła, to Ruski wzięli, zimali i zabrali do armii, do swojej i tam został zabity. I tu od... Najgirsze tam Galicina i to od Sianoka. A byście byliście, jak się ujechali w 56 do Ameryki, co od tego czasu byliście na Lękowini? Była. Kilka razy z tym. Raz to byli, w którym? I byłam na Ukrainie, w Moskwie i w Rosji. I w którym to roku było? O, już a to męcze bilsze, do 10 nie, sami tym roboty już się robiłam i się jeszcze robiłam. Jak im było. Wszyscy robili to bilsze? W 70-tych rokach to było. Tak, byłam, je. No jak powiedzieć, to cnęłam się za Lękowinem? A ja, no, ale jak dumam, to płacił, jak to było, jak to paradycie człowiek rodzi, to tam go ciągnę i tam to ta jego... Слухайте, коли я ж казала йому за зачину. Коли ж прийшов якийсь, казав, він, може він не на миші так сказав, що він з Румунії. Тут на бічу було. Болісте, коли тут на бічу? На а ви ще з мене були? Були з мене в Голлівуд. Болісте, є в Голлівуд, є. То гарно так само там. Ну і слухайте, прийшов чоловік і став за свою доньку. І я йому кажу, та йду до води, чого ти стоїш на краї? А він каже, а що я то буду бачив? Туди є що видіти, по-ангельськи. А я кажу, тут не є що видіти, дивився, що люди, яка вода гарна. Але так я теж ще не чула. На єдну сторону мудре, а на другу глупе. Ну, чекайте. І каже мені, і каже, що я то буду? Ну, я варю, йди до води. Ну, от що я то буду? Тут не є ще на що дивити. А я кажу, чому ще нема на що дивити? Я йому кажу, звідки ти? З Польщі? А він каже, ідіть до Польщі, до Закопаного, там будете мали ще на що подивити. Я кажу, звідки ти чоловіче прийшов, так і кажу, що то за Ленко, ці такий поляк, ці що? Ну, я є румунян. А вже є певно. Ну, то вас цікаво. То так, ну, я кажу, скоро, от коли ти таке глупо набрав? Ва до Закопаного, до Криниці, йо, як там крав, так, і так мені повідав. Ну, чули сте? Якийсь Полак хіба забугав в Польщі наш казав. Я не, ну, казав, а мовіння циганів вже румуня, певно. Навмисні мені так сказав. З Румунії там прийшов, та, хіба циган румунський, бо в Румунії є дуже циганів. Ой, я. Правда? І до Польщі ті ж приїжджають. Теж. О, та цигани ж тепер мають так само право, як і чорна в Америці. І ще їм ще належ, бо то біло люди. Слухайте, я вже щось повірю. Там, де ми мали поле, в Барвінку, була одна хишка маленька, і там жили цигани. Але гарні цигани. І в Заваці було, є, йой, то би кітера Маричка Кавичкова, то би ті повіла, як вони з циганами, цигани грали чудово на грушлях. О, прекрасно! Музика була циганська, то Жибулів слухав. Не так гнецько, то швидко, чорта варта. Слухає. Лем так грали, що його, і за шанаю та грав. Бо люди запросили. Не же, давай мій тішень туляриці. Ніхто о тім не спомінав. Лем же би жив. Щоб йому їсти далі. Завтра йому повітає, що їжі капусту, даємо кобасу.
Nie, ja nie. I czekaj, i co ty ja kazała? Że o cyganiu. O, to mali my pole, a nas było 7 dziewok, ja najstarsza, a chłopciska nie było. Cygany tam tak samo pasli. Mali jakąś korowę, słuchajcie, i pasli to tą korowę tam. І напроводили циганя, так хлопці з молодих, циганики по 6-7 років до 10. І мій тато так циганів маленьких любив, там як літали по, на полі, так на фармі, знаєш, по міжіхудову. Як йшов тато домів, то взяв і вкрав двоє циганя, взяв з поля і привіз до нас. Там до села, але треба було йти як 5 кілометрів або як. Цигани по цілу вечора глядають. Де двоє діти щезло, знаєш? Вони, мама ще водила, каже, ну яку холеру ми тут циганів привіз? Ну чого? Бо я їх люблю, бо вас любили, так живі. І гарно, кобіли, скрамно цигани. Ну, а циганка, потім циганка аж прийшла, бо то тоді ти до нас, з другого села. То та якби, як пусти, якби, з Баргінка. Та якби з Байону до Джерзі. Є, так само, розумієте? Ну, та як ще почали з татом водити, то си зрав, хлопчиська, чого наші діти крадеш? Якби дрезки тут, так, правда? Йой, то би чудо було, ні? Але іще вам є, ну, поміж ви все знали. Що то були наші люди заєдні? Що то було? В нашім селі майже до єдин газ забув ту в Америці. Барс мало, що не були, але ніхто ще не оженив в Америці. А нині вже в другу бабу кожен вертав на господарку. Був тільки 6 років, 5 років і вертав. Заробив трохи гроші. Але що то було в нас, вже в кожній селі, в кожній хижі було 7-8 дітей. Ну, а не мали з чого жити. Не було центра, не було нічого. Та, але сусіди, я їм колісі порахувала, та чіджу стара, в кожній хижі було 7-8 дітей, а 5 найменше. Ну, я не знаю, тепер того не є. Тепер вже не як не є, і дуже не мають діти. Неправда? А наші діти не ми доходили до четвер... А хто мав гроші, міг послати, але вам друге повім. Же як наші люди мали школу, бо моя мама, сестра була учителькою великою, що скінчила велику школу, а потім їй було тяжко роботу достати, бо вона рушінка. Так було? Бо була з наших. Є? Віде? Потім тяжко їй було, страх як роботу. Потім достала аж Бориславію. Давно Борислав, то ж було помішаний барс. Шані, Колощанока. Є, ну, тепер під Україну є, то. А чи видиш? І що думати? Ну як? Ти ж я так... Ну, міцне враження. Тішив я ще пару раз. Так, ну так. To ta pani, tak, którą ste mi zrobili surprizu raz i przysłali ste mi dżingla, tak? No je. Uh-huh. Dziękujemy panie Walter za znymku. Kto się chce zobaczyć? Tak, jest portret zobaczyć na biczu, tak? Na biczu. Na biczu. Na biczu. Tak, tak. I dywne chody do nazwy miejscowosty. Chocki? No. Miejscowist Miami Beach. Beach. Hej, Miami Beach. Demko się teper to analizuje i analizuje to ty językowy cykałostki można rzeczy, bo my taki na nich teper smotrymy, ale kiedyby taki stary Rusnak posłuchał nas, kilkomy polonizm już szturiamy, to dziś by się śmiał, ale
Zwernu by na to to wow. Dumam. No hej, hej, hej. Także to jest dla naukowców, to jest pewne takie zjawisko ciekawe. Ciekawe, hej. Aha, na odpowiedzi poklasztone je na moje żwidania. Za ciężka była chyba, za dyłanka. I medali, je to taki ensemble, w kotę duet, można powisty, styl muzyczny ociniany jest na indie pop, minimal, tak jest, same się tak określają i tak no. Są określane przez krytyki, są wpływy hip-hopu, Alien Blues, Old Bollywood. No i... Bollywood? Posłuchajmy, no słuchaj, no mało czuł. Okej. Za to Tepper proponuję jeszcze jedną śpiłanku to ensemblu, który nas bude już w bazi, hej, bo lubimy. I za chwilę wernemy może. Hej. Jeszcze. Wertamy do drugiej czasty besidy z panią Anną Forbanec. My mamy prawosławną cudową, tak wam jeszcze jedno powiem, że Lemka z Ameryki wybudowali i powinni została, nie została zburena, została pokaliczona od pocisków ruskich i od niemieckich, została, znaете, ale została cerkwa i wszystko w cerkwi było. Ale widzisz, nie trzeba sądzić, ale nasze ludzie byli, nasze prodali i grosze wzięli. Boże, nikt nie jedzie, bo a maliśmy drugą greko-katolicką cerkwę, że do Gnieska stoi polski ksiądz odprawia. No a to ta cerkwa, co ten pomnik postawili ste i ten pomnik skoro rozwalia. To nie pomnik, to kapliczka. Kapliczka. Ta kapliczka, to co to będzie oznaczała? To jest symboliczne, że w tym miejscu zaczęło się powrócenie ludzi naszych do prawosławia w 28 roku. W Tylawi się zaczęło. Je, no w Tylawi. To historia, to historia, tradycja. No a kto będzie to czytał? Ale to tam chodzą, ludzie. Chodzą, obzerają. Yeah. No to, ale w naszej wsi nie ludzi, żeby się tym interesowali. Nasze ludzi już nie ma, wszystko się spolaczyło. No, nie jest tam na... No są tak, to jedna moja rówieśnica, mój oluty, ta jeżo, więc paraliżowany, ona pokrywlena, bo ma trajdes, to ona będzie to czytała, ona nie do jakiej cerkwi nie chodzi, ani do tych Greków, bo nie chodna. I to, a syn jej tu w Ameryce jeden. No ale byście się zdziwili, bo jak było to poświadczenie, to było tam hitni ludy. Że było bogato z innych sił. Z innych sił. No a to czekaj. I przyjechał, było dwóch episkopiów. Jest dwóch episkopiów prawosławnych na Lemkołyni. I było duże świadczenie. No też to, że byli. No szóstów, że byli raz przyszli na parę roków. A teraz kto tam chodzi? A my nie chcieli, żeby nie otworzyli i nie nagnali chudoby. Nie, to tam, to już teraz się tak nie dzieje. Już a kto będzie to interesował się tym tam? No to też to zbudowali. A do Dzenranu, do Gocia chodzi, da to do cerkwi? Pełno. Tam choć mało pełno, mało ludzi. Bardzo mało. To nie dziwo mało, ale tak raz na ryb na Rusa. O, tam raz na ryb to co to, na. Bo ja znaję, że i tu w Ameryce nie tak duże ludzie chodzą. No, nie tak aż, jak dumasz. No to już tak jest, że no nie jest. Se może pity, a jakby im powiedzieli, że nie można iść, to by chodzi. Stary, tam gdzie ja żyję w Jersey City, gdzie ja przyszła do Jersey, tam jest cerkwa Świętego Petra i Pawła, prawosławna. І тут священник нарікає, люди приходять і не дають грошей, не мають за що отримувати, і бар мало людей. Приходять до церкви, бо мої ровесники, що ходили, померли. А тот, що прийшли, так помню, як правду, з України чи з Польщі, нашу, він так тяжко робить і смотрить, що рент заплатив. І та як понесе до церкви гроші? Як тут 3000 доларів платити за рент? Ну, я.
Jak že proti žeseny, ke já žaká tyž napil komunistici na kazi. No ta čoho napisal na koperti, kozy nás v Jersey City? Найменше 10 долари. То він був в мене, я му повів, а найменше, а стартувати в 25. Що? Гові, глупий? Що то таке більше? Нема права писати. Хто що може, найдасть, а не може, не дасть. Розумієте? То я му говорила, бо тот священник там в мене був. Я це волю за ті гроші іншурен сплатити. То в нас такого не є, то в нас священик людовідний. Ну, американець, по-американськи і по-нашому. Але видиш, який фальшивий? Ну то я вам тільки повім, що в нас такого не є. І в нас, на щастя, є так, що хоч люди бідні, то священики собі якось собі радять так, що як дехто нема, то від нього не будуть брати. То не буде, то і швидко буде так з тим, коли... І тепер ти си публікує, там мої сестра колувала дня, що публікує і публікує, бо ніхто не дає грошей до церкви люди. А як йому відходили, як... то ти вмерли всі, що були там, що вмерло. А то ти діти тих людей там не ходять. А то та діти по світу поженилися, хто в накани. А то порозходилося все. А то ті люди, котрі там з суддіші з Польщі, з Лівківщини, з Галичини, з України, з Росії, вони не мають грошей. Як думати? Наробили, де наробили? А може я і слухайте, то вам ще одне повім. Йой, а я немці туа, того я добре не пам'ятам. То, що я пам'ятам, мій тато помер там, як я була 2 роки, прийшла до, слухайте, на 63 роки ці 4 мав. Я прийшла до Америки... 56. Є, і слухай, бо ви ж пам'ятаєте мене. І тато за 2 роки помер. Тепер моїх дівок, ще твоїх сестер, бо я там не була на похороні, бо я мала діти, не був хто зостати. І робила, я пильнувала того, що жив, бо Газда мав другу бабу і діти. Слухайте, я говорю так, добре, тато вмер. Де лежав, питамся. Лежав в хаті, бо там ще не то вас, щоб відставляти до фільму. А то треба мати. То теж добре би було. А я говорю, добре. Питав ще своїх сестер, що там були, а вони прийшли до Америки. І то таєнна в Канаді, що їй все дзвонив. Я говорю, добре, а цяке, я хочу знати, там є католицький польський ксьонц. Бралися тата до церкви? Ніхто не брав. А польський ксьонц ховав. То чого тата не взяв до церкви? Чого я, а ту? Кожен говорить, о, хто вмре, нам мусить бути в церкві. Бо ту, в Америці, так то ти наші лемки і русини, знаєш, і галичани, і руски. Ні, не мусить бути в церкві. Тільки для ксьонця робимо, бо не мусить читати до авто їти до того. Або як сам Ф'юно мені повів, то, що люди ховати. Та він мені так повів. Бо як тут в Америці найменше 15 тисяч чоловіка поховали. Ну? То дорого. Так дорого, розумієте? Найменше. Ф'юнерал, як мій тато помер. Я тато був в церкві, бо так швидко вдох. Я казала себе не давати вже до церкви. І ще не кою повіла. Мій церкові вже ніч не поможе. Що щось заробила, то буду мати. А там читати, відправляти, а я грішила, пан мені гріх не подарує. Не то мусить бути скарженець, що правда. Ну, слухай, чого до церкви, що? А тот фюнер мені говорить, Ена, сам добрий чоловік був, поляк, але може зі сходу, як я лізам. Каже, Ена, видиш?
привела сата до церкви. Добре. Як мати свою родину, вже то все зроблять, самі зробити. Не потребуєте, а чужих не потребуєте, люди чужих. Він то буде, ксьонд відправляв. Тато буде тут лежав. Ти знаєш, тільки я мушу за тих 4 хлопів заплатити, що вони будуть цілий день, но що права буде, то не, але потім вони їдуть іще, везуть із, і правда, церкви несуть, і до церкви, потім на цмутір. Вардена, то мене буде коштувати 6 доларів. Треба того? Не треба. Ну що ви терпуєте? Ну, але бо як свого нема, як маєш, що свої діти то зроблять і синочі. Так, то я не бачу, як мама, бо у вас того не є. А то я вам повідав, найменший похорон 15 тисяч. Найменший, що лим півдня ще тримати. Один день. А як ми тримали по 2 дні, ну то я. То де люди дадуть раду і так у фіналу б тримати і ховати. А тепер, слухайте, жидівка тут на 4-й флорі. Американські жиди. І дуже файно жиди. І ті, вона завжди тужила за своєю, але в Пенсильванії родина, повідав мені. Вольта, сідай ту, зашвіт. Чекайте, в Пенсильванії родина. І повідав мені, і жидівка дожила до 95. Прийшла тут до Флориди, як я тепер. Така стара, 95, як тут останньо прийшла. І вмерла в тім апартменті, на 4-й ще не продали. То ви знаєте, жиди має дівку і мала сина. Я, бо воєнні кричали, що багата, а вона мені казала, що вона бідна. Давно як жила, що вона не багата. Вона край не виділа, в Америці вродена і в Америці то. Їй спалили. Так що добре зробили? Жиди спалили. Їх пуделку. Так їм принесли попів ту до апартменту і доклябили, то попів в тім бакситці там був в апартменті, і так його взяли, і тут внук був, і дівка була. Я очі виставила, що вони жидівку спалили. Ну і подумав, ну що, жиди палять. А один то такий мільйонер жид, бо вам повім правду. Польку взяв за жену, але такий чобі був, але мільйонер був. Богатий, такий богатий. Гмер казав, що спалити, спалили, а вона швидко по ним забрала. Тепер тут Стів Джобс, чи як? Apple компанії так само. Котрий? Стів, тот, що мав Apple фірму. О, ти спалений, ти ж теж читав. Є. Гнеска казали, що на морі було то якийсь ураган, що вода била страшно далеко. Вода, як хто близько, то було до дощів прийшла. Ну і що ще хочете знати? То вже би ми, напевно, бисте могли нам дуже дуже оповісти, але нас вже час тіжене, бо то до Америки приїхати, то так. А чекайте, ну а ви ту будете як довго? За тиждень вертаємо. Зад? З повротом? То мусимо вертати і до роботи, і до школи, і до життя. Обо роби, є, а робити? І робимо, і завчимо, швидко на і радио робимо наше лемківське для є. Наших людей на чим світі, щоб слухали наших бесіди, наших співанок. І вас будуть тепер могли слухати. І та мене, та я не співала. Але ви ж вас слухали, як сте бесідували, не знам, то було місяць тому, чи 2 тижні то назад. Це наше заспівати? Але слухайте, я мала барс дуже, але вас і немці вживають. Якби колі що, я маю дуже, але треба ж до джерзі йти плити. Плити то ти. Але ж тепер той моди не є ту. То тепер я в інтернеті вписати. Правда, і то мають iPad. І касетки, знаєте, ружна.
No. Jeszcze raz wam bardzo dziękujemy, że ste nas... Jo, wobec, ale was nie hostela, bardzo mi nieprzyjemne. Nam naprawdę jest tak dla nas wielka cześć i honor, że my mogli z wami pobyć i dłużej. Da, dziękuję wam, dziękuję ci. Tak, jest, w oko, bo tak peredacze od pana Woltera my już skorsze dostali, ale te byśmy mogli same się doznaty, jak jeszcze duże pamiętate, jak hardy wysiluje. Takim... Dziękujemy serdecznie. No tak się urwało kuszek. Kinczyt się tak, niespodziewani. Niespodziewani. Uh-huh. Ale z tym besidowali. Chodź tym, od czym, tak? No od czym, no tak na życia zeszło czysto. Uh-huh. Dostaliśmy? Welo. Wist. Hej. Że po ukraińsku to jest den podziaky, tak? To się nazywa. To den jak den. No nie, to my... Cerkwo u prawosławnu w Tylowi rozobrał Nelemko, a Polak, który się zwał król. No to taka jest, jak taka jest. Takie dopełnienia. No, mamy słuchaczy czujnych, którzy mają refleks. Mamy czujnych, ale mamy też to nie jest perec salon toho jako na wpak, ale mamy słuchaczy z daleka, jak to... Ty jest chodził pozdrowić ty? Podziękować. A tak, bo to mi... mamy post, tak, na naszym Facebooku wcześniej jeszcze. Niech poznam pist. Pist. Pist, najbudę. Nie, no to ja sobie żartuję, że mamy wpis, o. Aha. Jak już tak. No to zdrawimy pana Andresa, tak? Gajdosza Kano. Buenas noches. Senior, no to dla pana Andresa, tak, zdrawimy, jest śpiwanka, prosto z Urugwaju, tak? Masz jej? Hej. No to zapodaj. No to gramy. No to szybkoho dobroho, pozdrawiamy Rusyni z Ciłoho, Świta, z każdego... Osobliwo dneskę z Urugwaju. Jest, z Ameryk, z obu Ameryk, nie? Z obu Ameryk, hej. Dneska taki mamy jeszcze zawdiaki tej naszej podróży taki miesiąc, można powiedzieć, z kulturą amerykańską. Ale my ja wertam do toho, do nas, na chwileczku, ensemble. Niech to nie odpowie nasz wydania, no chodę na menua, to zaraz spokój z nagrodą, nie trzeba się nagrodą perimłaty, bardzo dobry. Ensemble. Zapaska. Że to się śmiejesz. Dobry, no, proszę. Ensemble Zapaska. Tak jem chory. W zasadzie dwie. Duet, bo dwie osoby. To jest Jana Szapczyńska i Paulo Neczytajło. A ty żartujesz sobie teper? Nie to, co naprawdę wynazwiska? Hej. Aha, okej, okay, dobry. Tak, to przynajmniej tak mają... Ma tak mają zapisane. No i na koncertach, można powiedzieć, byłem w Krakowie, to było paru miesięcy temu jeszcze w tym roku, był koncert i one tak cudni do występują, bo to też to jest nagrane, też to my słuchamy, a to te nagrania, a koncert to czysto sztańczoho. Znaczy jest to ta sama osnowa, na tej samej osnowie, ale hyn szybko tworiat na żyło. Można tak powiedzieć, że mają tak zwane lupery. Mm-hmm. To po naszemu to zaraz będę... O, pan Wolter, jak chce, przyszedł na hołu, kolesy mi prysłał, że to jest wkoło Macieja. Że tak się powtarza, to samo. Mm-hmm. I mają takie właśnie takie nariadia, takie gratia, że na przykład zrobię tak... Dwa takty. Mm-hmm. To sobie nahrad. Ja to zrobił gardłom, jak nie było czuty. Nahrad sobie... I to mucił czas letyt i nagrywa dasz to naступnoho. No i tak się robi ciły twir. No i to tak nażyło to tworiad, nagrywają, tworiad, nagrywają. No tutaj jest odpowiedź, że prawdziwy nazwiska. Kto tak powił? No nie, no ty spowił, że ty się... A kto się potwierdza, tak, je. Że prawdziwy, dobry. To się ciszą. Nie, bo tu syny raz żartujemy i tak domawiam, że ty może w takim żartobliwym nastroju.
A faktycznie kus perekrutył, bo to podobno rzecz paczyńska, a ja powiem szapczyńska. No to właśnie. No to maleńka poprawka. No to tak, Lemtilo. Także zaochoczam do słuchania. To może sobie jeszcze jedno śpiłanku. Damy. Posłuchamy. No tak, posłuchajmy. Tak. Śpiłanka było po angielsku, było po ukraińsku, a teraz nie ma ryby. Nie ma ryby? Nie ma ryby. No to tak, na śmiło, bo to dżingiel zawdiakę ansamblowe zapaska dopiero budę. Budę zrychtowanej. Hardy do tak jak ma byty. Na razie bardzo dziękujemy i za płatniu, i za to te właśnie nagrania. Bardzo rekomendujemy do zaopatrywania się w takie płatni. No i przede wszystkim do słuchania. Bo po tym budę też auwaty. Lem FM. Jak ich nie budę. Ty masz tak od pana Ładeka. Co si? Je. Informacja, że jest zadowolenie. Ja powiem, że nikt tu nagrody nie dostał, a pan Walter powiedział, że wygrali za nas. No, budę tę cienną nagrodę. Wprawdzie Paulo przeczytał, że pan Ładek wygrał diłku, tak? I nie znał, o którą diłku chodzi. To była dirka, ale diłka, tak? No tak. No ale to było tak, że to nie był konkurs, to ale odpowiedział na żwidania chyba, które jakoś się tak pojęło. Ale wtedy, panie Walter, ja sobie przypominam, że wyście wtedy sobie inczu na chorodu przyznali. Nedirku, to Bożanka, Lemony sobie przyznali, to był darmowy wstup do ruskiej bursy. A darmowy wstup, tak. Nie, to karnet wam przedłużamy na 2011. No to jeszcze miesiąc, Lem. No to na 2012. 12. A no może ja bym mam już czasy do powiedzenia. A to trzeba na zariat dla ty, tak? Czy na walne zgromadzenia. No w statucji jest, że może nasze do toho cyni. Znasz to, ale to nie wypereżajmy, bo ja bym chciał prostatut zrobity da koli program osibny, to tołdy się doznamy. Czego si można żełaty? Od statuta? Czy od statutu? To nie tema na chneskę, ale jedna jest poważna tema na chneskę. Tak, Iszczu? No je paru poważnych. Paru tem. No bo tak zmy unikale, ale musimy pójść, co się w starym kraju dzieje. Co się w starym kraju dzieje? No to tak, dalej ciągniemy temu. Świat kultury łemkowskiej po polsku, tak? No to ja powiem pierwsze, że to jest Sema stricza lubitelił niskoho beskidu, to jest przez www.beskidniski.pl, stronę, którą też rekomendujemy. I to jest w seli, Lipovec. Lipovec. Gdzie to Lipovec? Powiedz mi, panie geograf. Ja nie jestem geograf, ale mi się zdaje, że to jest blisko Zendrenowej. No, nie za daleko. Mhm. No, w każdym razie będę pan Gocz. Budu to, zresztą, że to ja budu i na stronie beskidniski.pl i na stronie lemkuna.net. Proczytaty może te pełny program. Pełny. Pełny program, w którym je Welo. Ciekawe riczy rekomendujemy. Mm-hmm. I dalej się ciągnie impreza stricza z tą świt lemkiuskiej kultury w Zatori i najbliższy podziej to budu tak 26 listopada, to w sobotu, zdaje się, tak? Hej. Lemkiuska drumla i mandolina, w stóp ansamblu Serencza. Tryce toho Słowian portret własnej, tak? W lemkiuskiej chati, w lemkiuskiej chyży. Czas druga dekoracji, Boża Narodzenia, rizdwiane dekoracji i plastyczny warsztaty. Tryce toho ikonowe oblicza Świętego Mykołaja, ciż plastyczne warsztaty. O 24 za tydzień to pierwszy, tak? Będę dobry. Za tydzień opowiemy, co się będzie 2 grudnia działo. A to ja wam powiem, lem, że warto słuchać, co się będzie działo za tydzień. Bo to będzie 1, tak? 4 grudnia.
No, no, mniejsze, milsze, no. Także wstychnemy powisty jeszcze, ale budę tu ważny podij. A to na szybko, ja mam jeszcze. Następna rzecz, bo to lipowiec nie znam cympojusz, to jest 25, 27. To teper taki weekend też. Okrem toho 25 bude w Korlicach, w muzeju Dwirka Arwacjanim i Gładyszył. Promocja książki albumu Rymkiewskie Cerkły. Nie znam, to Nastka robiła chyba program pro tą książkę, to ja się rozwodył nie budu. Lem zaochoczam na tą promocję. Na pewno będę możliwość taką książkę przydbaty, a wartat. Bo mój dił. Że wartat. Hej, no jeszcze jedna jest. I kupte, bo wydajete na hotszto, a na wartistne knyżki nie wydajete. Po tym knyżku ludzie wykuplat i po tym się żałujete i hladate. I to, gdy płaczete, a później jeszcze knyżkę nie je. Także si, trzeba mati refleks, kupyty knyżku od raz i maty. O. Tak? Hej. No my nie mamy refleksu i w mierze czasie. Co w mierze czasie? No, wielka podija się stała, tak? Nie. My tu gadu, a tu czesło naszych lubiteli na Facebooku. Oje. Oh, yeah. Prasło i mamy już dneska 509. Ja jem dumał sobie i taki plan nie mał, że jak będę się zbliżało do tego 500, to truby budu, tak? Nie, to budu balonka. Na żywo program, ja budu to ty zaochoczał, że to 500, to toho, to tamtoho. I no. Tak będziemy daty, a to lemie mu jechał z kraju i od razu. No, to tak właśnie. Ale to jest dla mnie zły znak, że jak ja ujeżdżam z kraju, to słuchalni wzrosnę. No, to nie jest pozytywny znak. Ale zdrawimy pana Michała Tudaja. No, tak? Hej, i dziękujemy za wpis. Komandyr lerem oddzielenia. Ja nie znam czytaty tak. Był. Skoroczenia studiował w Oróżei, no... Pulemiotni master, mi Boże, co to jest? W Tuli, tak? Tuła. Mieszka chyba w Lwowi, Zgorodka, Lwiwska Obłast. Zdrawimy, jakby Stepany Michale nas czuli. Napisz te dasztowece. Pro sebe, bo stelem nam się wpisali. Tak się nam powyło. Was proczytaty. No napisali do nas. Czuję Lemkiewsku. Lemkiewski gwar, tak? Po polsku to jest napisane. I serduszko mi się slezmy oblewat. Jak po polsku? No, znaczy bukwamy łatyńskie ma, no, to chciłem powisty. Ale serduszko slezmy, to może lice się slezmy oblewat, a w serduszku nie znam, co się dzieje. Okej, okay, napisz te wece. Jakby się czeplate. Tak. Czeple wyjem. Ja bym jeszcze, bo się nam nie znudyło. Ciachnuty temu? Nie. Jeszcze bym to tu zapasku chodził. Dozwalam. Odjakuju. Proszę. Kiedy były hołosy, że mało takiej muzyki. Modernoj dla młodych, no to teper. Bo ja nudziu strasznie 50 rokami jem się cofnął, strasznie zacofany jem. Ja to teper to wyrównujemy. Wyrównujemy jak wyrównujemy. Ja gadał jem, przecież starsze ludzie ciż słuchają naszego radyja. I tak. Stara muzyka dla starych ludzi. Dobry. I tu jeszcze jeden post, tak? I mamy znymku z naszymi ditoczkami, tak? Widził jest, tak? Hej. To ja mam zwidanie, ale jedno. A kto robił to foto, tak? Bo jak ciła drużyna jest w kompletii na łauci, to samowyzwalacz był, tak? Hej. Tak? Takie czuda Ameryka. Ale Ameryka. No. To oni mają techniku straszną. Naszym aparatem było tak notabene. To był taki dotep kolisy o bankomatach w Sowieckim Sojuzie, tak? To nie? Do Besiduj, bo ty... Nie, ale to nie chcę, bo poputam. Ja nie znam, nie nadaję się do besidowania tych żadnych. Anegdot, tak. Nie, poputam też to. To nie putaj. Tak. No ale to sobie, to przecież znate, no jakie tam były bankomaty w Sowieckim Sojuzie. Tak, znamy. Tak, znamy, wszystkie znamy, tak. No, dodumujecie się. Budeme. Sia.
Diakuaty. Sia diakuaty, tak, praszczaty sia budem. No i diakuaty, bo dneska Thanksgiving Day to... Dziękuję ty, Paulu. Ja dziękuję. Ja dziękuję. A myło, złamy było tak. Zaraz, by się dłaty. Dziękuję tym wszystkim, którzy do mnie na czacie, tak, na czatyni pisali, atakowali pro to, pro tamte. Pani Anni, dziękujemy za poprawlanie nas. Pani doktor, dziękujemy za poprawlanie językowe. Hej. Hej. No i cóż, żegnamy się i do następnego razu. Tyżnia razu. Pyszte do programu. Nas, pyszte, dzwonte. Pyszte, my dziękujemy. Dziękujemy. Dobranicz. Dobranicz.